Ja zacznę od tego może, że ponad 2 miesiące temu mój mąż stracił pracę i zaczęło się wszystko takie dziwne dziać w naszym życiu, że strasznie się obraziłam na Pana Boga. Tak się na jego... Tak się bardzo wkurzyłam na Pana Boga i mówię, nie, coś jest nie tak, dlaczego ty zrobiłaś? Dlaczego zabrałaś tą pracę? Przecież jesteś naszym jedynym żywicielem. To jest coś nienormalnego. Nie chcę takiego Pana Boga, nie chcę ciebie znać takim. Ale... Okej, dobra, jeżeli tak jest, no to musi tak być. Ale jest mija tydzień, drugi, trzeci, już się wkurzam, bo mój mąż poczuł mi się w domu pod nogami, ja nie umiem się odnaleźć po wszystkim. No i tak jak mąż był jedynym żywicielem, przez to wszystko, co się okazało, jak pracował, mieliśmy też bardzo duży debet, duży, nieduży, ale dla nas dosyć spory. I najgorsze to było dla nas, że męczyliśmy się z tym, że no co my teraz robimy? Debet jest niezapełniony, częściowo go spłaciliśmy. I jak ty sobie to wyobrażasz, Boże? No, jesteś nienormalny. Także cały czas się nakręcałam na tym debecie. Mówię, no jak my spłacimy? Ale dostał mój mąż właśnie tą całą swoją taką wypłatę końcową, odprawę i mówi tak, wiesz co? Ale te pieniądze zapełniły nasz debet. I ja mówię, no tak, zapełniła, ale jak my będziemy dalej żyć? Musimy przecież jakoś funkcjonować, dalej żyć. Ale po czasie, cały czas się mówię, mówię, Panie Boże, proszę Cię, zrób wszystko, żebyśmy tylko nie przekraczali granicy debetu. Proszę, ratuj nasze małżeństwo, więc zaczęło się nasze małżeństwo już totalnie zaczęło kulać. Rozchodziliśmy się na różne strony i każde, i nagle jak jesteśmy w domu przez miesiąc, drugi, mamy trochę więcej czasu na siebie, musimy ze sobą przebywać, ponieważ to jest bardzo trudne. I jak mamy ze sobą wytrzymywać? Ale rozmawiamy. Zaczęliśmy kurs Alfa dla małżeństw, zapisaliśmy się do róży różańcowej dla małżeństw. I to wszystko nas zatrzymało. No i jak się tak, że bardzo groziło tego Pana Boga, nagle przychodzi przyjaciela, którzy przynosili pieniądze, którzy przynosili jedzenie, nie wiadomo skąd. I za to ten, to było coś niesamowitego, a pieniądze cały czas były na koncie, nie było i wiele, ale nie ruszaliśmy tego debetu. No i przyszły rekolekcje właśnie w piątek i tak bardzo chciałam być na tych rekolekcjach. No i w pracy napisałam do swojego superwizora i mówię, że idę do lekarza o 19, muszę za 15:07 wyjść, okej. Okay. Ale miałam straszne bóle w nodze, już dawałam tutaj świadectwo właśnie w piątek. Moja noga została uleczona, ale też prosiłam o wiele rzeczy takich na swoją taką prośbę wręcz. No tak, noga się uleczyła. Ja strasznie nie mogłam chodzić. Moja noga była po prostu jak balon. Ja mam problemy z haloksami, to od lat, ale ostatnie czasy, te ostatnie miesiące bóle były tak potworne, że już ostatni tydzień to po prostu nie mogłam chodzić. I dochodząc tutaj do kościoła myślałam, że nie dojdę w piątek. No i stałam tutaj w tej ławce. Kiedy Marcin zaczął się modlić, ja czułam coś ogromnego, coś ciepłego, jak przechodzi przez moje ciało, tak jakby mnie popchnęło. Ale mówię, no tak, bo podchodzę do tego jeszcze sceptycznie. Ale kiedy Marcin mówił, żeby wyszły osoby, które właśnie coś poczuły, ja poczułam nagle, że w moim bucie robi się tak luźno, tak swobodnie mówienie. Nic mnie nie boli. I oczywiście wyszłam tutaj na środek i to było takie właśnie niesamowite. Tak, dzisiaj nic mnie nie boli, mogę chodzić na obcasach, gdzie od lat nie chodziłam na obcasach. Ale prosiłam też o parę rzeczy takich, które były bardzo ważne może dla mnie. Ale stało się coś innego. Dopiero wczoraj to zrozumiałam, dostałam też słowo, że Pan Bóg uleczył mnie wewnętrznie w taki sposób, jaki On chciał, nie w taki sposób, jaki ja chciałam. Uleczył wiele moich takich lęków. Ja nigdy bym nie wyszła tutaj i nigdy nie powiedziałabym wam do was takiego słowa. Uleczył to wszystko, uleczył moje małżeństwo, zabezpieczył nasze konto. Dzisiaj rano był telefon w sprawie interwiu mojego męża. Nie jest to praca mojego męża, ale jest od poniedziałku do piątku, w rozsądnych godzinach. Także chwała mu za to. I chciałabym przy okazji tej całej właśnie podziękować mu za to, że Pan Jezus was tutaj przysłał. I odwaliście kupę roboty i daliście mi to najlepsze winogrono z jego winnicy i mogę się tym cieszyć. I wlał ogromne ciepło, ogromną łaskę w moje serce, które przeszyło. Czuję się jak zakochana kiedyś na początku. Tak. Musiał przemienić moje życie tak, żebym zrozumiała, że ja chcę nadal być szafarzem, bo jestem szafarzem.
Chcę uczestniczyć we wspólnocie, chociaż w środku bardzo chciałam, a na ustach było nie. Blokowałam się strasznie, mówiłam nie, nie pójdę. I chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy byli z nami w tych trudnych chwilach. Agnieszce Grzesiowi, Agnieszce Pawłowi, Waldkowi, Kinze Radkowi i wszystkim tym, których nie jestem w stanie teraz wymienić. Dziękuję wam za to, że byliście z nami. A tobie, mężu, dziękuję za to, że na kolanach walczyłeś o nas z Różańcem. To jest najlepsza nagroda, widzieć, co Pan Bóg zrobił. I naprawdę, teraz wiemy, że przyjechaliśmy tutaj, bo Pan Bóg chciał. Także.